Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj, po sukcesie filmów z jazdy testowej pozamiejskiej nową Kią Sportage, chciałbym Was zaprosić na jazdę testową na tym samym odcinku nową Kią Niro w hybrydzie. Zapraszam na film, zapraszam na jazdę testową, zapraszam na nasze piękne Kaszuby. Przejedźmy się. Zobaczcie, nowa Kia Niro, hybryda, wersja Business Line z pakietem premium, czyli praktycznie pełna konfiguracja tego auta, no może poza dachem panoramicznym, tudzież oknem dachowym. Ale to, co Wam teraz chciałem pokazać, to system zdalnego wjazdu, wyjazdu z miejsca parkingowego. Czyli jest to samochód zdalnie sterowany z pilota. Nieźle, co? I proszę bardzo, albo otwieramy tym przyciskiem tutaj na klamce i wsiadamy do odpalonego samochodu. Teraz pokażę Wam, jak wygląda to z drugiej kamery, kiedy to auto samo jeździ. Siadamy do odpalonego samochodu. Pozerujmy to, co można pozerować. Tutaj spalanie z 500 km. Niezłe. Ale zobaczmy, ile ten samochód dzisiaj nam spali na odcinku, który znamy, czyli kierunek Kaszuby. Jeździliśmy tą drogą już Kią Sportage hybrydą, Kią Sportage Phevem, Kią Sportage Mhevem. Jestem ciekawy, jak to na tle tych samochodów poradzi sobie Kia Niro hybryda. Nowa Kia Niro hybryda, czyli 1.6 wolnossące 105 koni plus silnik elektryczny, w sumie zespół napędowy ma 141 koni i co najważniejsze 265 Nm momentu obrotowego. Wersja Business Line z pakietem premium i z felgami 18, czyli ja już jeździłem nową Kia Niro, już nagrywałem filmy z jazd testowych, natomiast tamten samochód to była wersja Business Line na felgach 16, dzisiaj mamy wersję na felgach 18 i zobaczmy, jak to spalanie tego egzemplarza będzie miało się do spalania na felgach 16. Ja obstawiam, że spokojnie można przyjąć jakiś litr różnicy. Wersja Business Line z pakietem premium, czyli praktycznie pełna konfiguracja, mamy head-up display, czyli wszystkie ważne informacje przed oczami kierowcy, no oczywiście do czasu założenia okularów polaryzacyjnych, ale na to nie ma rady. Cyfrowe zegary, grafikę zegarów oczywiście można zmienić, dwufunkcyjny panel, podgrzewane, wentylowane fotele, w tym tutaj pakiecie premium, fotel elektryczny z dwiema pamięciami. Tu można włączyć, proszę sobie, kamerę w trakcie jazdy, zobaczyć, co jedzie za nami. Ale wróćmy do napędu, 1.6 wolnossące 105 koni i w sumie 141 koni i 265 Nm momentu obrotowego. I moim zdaniem ten moment w zupełności wystarcza do tego, żeby do takich prędkości, powiedzmy do 120-130, dynamicznie się tym samochodem poruszać, dynamicznie przyspieszać, dynamicznie włączać się do ruchu. A myślę, że będzie również ekonomiczny ten samochód przy takich właśnie jazdach. Wiadomo, w trasie, przy prędkościach autostradowych albo powyżej autostradowych żadna hybryda nie będzie ekonomiczna, bo tam nie ma kiedy tej energii odzyskać, ale przy takich jazdach, powiedzmy, miejskich i pozamiejskich, myślę, że hybryda powinna się zdecydowanie spisać. I to jest to, co ja zawsze powtarzam, najważniejsze w tym wszystkim przy zakupie samochodu, dobrać samochód do własnych potrzeb, dobrać wyposażenie do tego, z czego będziemy korzystać, dobrać napęd do tego, jak będziemy jeździć i żebyśmy go po prostu w pełni wykorzystali, bo kupić hybrydę plug-in po to, żeby kupić hybrydę plug-in i
nie naładować, nigdy jej nie ładować, albo naładować ją raz w tygodniu przy okazji zakupów, to trochę bez sensu. I to jest chyba taki najlepszy dowód na to, że trzeba po prostu skonfigurować auto pod siebie. Tu mamy przepływ energii, czyli to jest to, co ja powtarzam, żeby sobie odpalić ten przepływ energii na początku jazdy hybrydą, żeby chociaż trochę się nauczyć, kiedy on tą energię oddaje, kiedy ją odzyskuje, kiedy jedziemy na elektryku, kiedy jedziemy na silniku spalinowym. Proszę bardzo, w tej chwili silnik elektryczny, poziom naładowania akumulatora. Dołączył się silnik spalinowy. Tu mamy spalanie od wyzerowania, tutaj mamy średnie zużycie energii przez silnik elektryczny. Chyba na 100 km, jeśli się nie mylę. Tak. Zegary czytelne, wszystko pod ręką, aktywny tempomat, komputer pokładowy, drugi poziom asystenta pasa ruchu, tryby jazdy, do wyboru mamy albo eko, albo sport. Sport ewidentnie redukuje bieg, wrzuca bieg niżej i pewnie będzie zdecydowanie rzadziej gasił silnik spalinowy, tak żeby zostawić wyższy poziom naładowania akumulatora, żeby ten moment obrotowy był cały czas dostępny. Po prawej stronie odbieranie, odrzucanie połączeń, sterowanie zestawem głośnomówiącym, radiem. Tutaj dwufunkcyjny panel, czyli albo klimatyzacja, albo multimedia. Można tu również ustawić, że ten panel będzie wracał po chwili bezczynności do menu, z którego części będziemy korzystać. Ja w sumie na początku sobie tak ustawiałem, a po pewnym czasie przyzwyczaiłem się do tego panelu już tak, że po prostu zostawiam panel, z którego aktualnie korzystam. Wersja Business Line z pakietem Premium to praktycznie pełna konfiguracja. Mamy tu wszystkie systemy bezpieczeństwa, czyli system hamowania autonomicznego, aktywny tempomat, czujnik martwego pola z monitoringiem ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania, aktywnego asystenta pasa ruchu i asystenta podążania środkiem pasa ruchu. W tej chwili mamy ten pierwszy tryb, który jest zawsze domyślnie włączony. Tym przyciskiem tutaj można włączyć ten drugi poziom, czyli asystenta podążania środkiem pasa ruchu, i zobaczcie ten samochód. Ja wiem, że jest droga prosta, ale myślę, że już widzieliście inne filmy. Zresztą za chwilę będzie zakręt, więc będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to fajnie działa, jak on fajnie trzyma się drogi. Jak na razie mamy dystans 9 km i spalanie 6,1. I spada. W tej chwili zobaczcie, równolegle pracuje i silnik elektryczny, i silnik spalinowy. W tej chwili silnik spalinowy się wyłączył, odzyskujemy energię. Asystent pasa ruchu, zobaczcie, nadal trzyma pas, aczkolwiek w tej chwili już jedziemy za wolno. Już kierownica nadal się świeci na zielono. Skoro już jedziemy w korku, możemy włączyć aktywny tempomat. Tym przyciskiem włączamy, tym plus minus tutaj ustawiamy prędkość zadaną. Tym przyciskiem przez przeklikanie ustawiamy odległość do auta poprzedzającego. Stawmy sobie poziom pierwszy. Zobaczcie, mamy zakręt. Nieźle, co? Teraz zgubił, bo była przerwana linia, więc dlatego zawsze trzeba zachować czujność, ale naprawdę robi to precyzyjnie, bez żadnych szarpnięć, bujnięć. Tak jak mówię, nie jest to system autonomicznej jazdy, to jest tylko system wsparcia kierowcy, więc nadal trzeba trzymać ręce na kierownicy, bo tak jak było widać przed chwilą, system potrafi zaskoczyć, może nawet nie tyle system, a wymalowanie pasów na drodze.
Chociaż w sumie to było skrzyżowanie, więc należało się tego spodziewać. Ale faktycznie, jeśli trzymamy ręce na kierownicy, to te systemy naprawdę fajnie działają. Miał być aktywny tempomat, zagadałem się o asystencie pasa ruchu i... No i teraz tryb aktywnego tempomatu. System rozpoznawania znaków drogowych sczytuje ograniczenia prędkości, sczytuje zakazy wyprzedzania. Przed chwilą też tutaj się pojawił nowy znak, którego nie widziałem w innych samochodach. Uwaga, zakręty. No i początek jazdy testowej pozwala mieć nadzieję na to, że ten samochód spali najmniej z tych wszystkich aut, którymi jeździliśmy, i to sporo mniej, bo jak na razie mamy 12 km dystans, spalanie 5,4. Cały czas aktywny tempomat. Tu będzie rondo, więc to jest ten moment, że można ten aktywny tempomat wyłączyć. Oczywiście albo hamulec, albo przycisk pauzy po lewej stronie kierownicy. EV, te dwie literki tutaj na zegarach świadczą o tym, że jedziemy w trybie elektrycznym. I muszę powiedzieć, że ta cisza, kiedy ten samochód jedzie na tym elektryku, jest naprawdę niesamowita. I to trochę tak jest, że hybryda motywuje do tego, żeby jak najwięcej jeździć na tym elektryku. Tutaj również mamy przepływ energii. Aktualna prędkość. Informacje. Tu akurat kompas, ale jeżeli będziemy mieli punkt docelowy w nawigacji ustawiony, to tutaj będą wskazówki z tej nawigacji się wyświetlały. Cały czas elektryk. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że cały czas mamy poziom naładowania akumulatora mniej więcej w połowie. Jak na razie 13, prawie 14 km, spalanie 5,1. A co jeszcze warto zwrócić uwagę w Niro, również w hybrydzie? Jako że to auto od zera, od podstaw zostało stworzone pod rozwiązania niskoemisyjne i zeroemisyjne, tak nawet w hybrydzie mamy łopatki, które w trybie sport służą do zmiany manualnej biegów, ale w trybie eco, w którym aktualnie jedziemy, te łopatki służą do zarządzania rekuperacją w samochodzie. Lewa łopatka zwiększa siłę odzysku energii, wtedy silnik elektryczny odwraca, jakby odwracamy działanie silnika elektrycznego, zaczyna odzyskiwać energię i ładować baterię, dokładnie tak jak to odbywa się w elektryku, z tym, że silnik jest mniejszy, więc ta siła odzysku jest zdecydowanie słabsza. Tak prawa łopatka zmniejsza tą siłę odzysku. Prawa łopatka przez przytrzymanie włączamy tryb automatyczny odzysku energii. Lewa łopatka przez przytrzymanie to jest hamowanie do zatrzymania. I tak tym oto sposobem mamy level 1, level 2, level 3. To jest tutaj ta mała kontrolka LV3. Oczywiście każdorazowe puszczenie gazu powoduje już
rozpoczęcie odzyskiwania energii, ładowania akumulatora i wytracanie prędkości. Prawo upadka zmniejsza tą siłę odzysku, można całkowicie ją wyłączyć lub po prostu włączyć w tryb automatyczny i tutaj również mamy możliwość regulacji tej siły odzysku. A oprócz tego tryb automatyczny dostosowuje prędkość czy siłę odzysku do samochodu przed nami, czyli to jest taki, ja to mówię, aktywny tempomat bez aktywnego tempomatu. Cyk, poziom pierwszy, poziom drugi, poziom trzeci. Plus do tego jeszcze mamy tryb automatyczny i również mamy tutaj możliwość wyboru trybu. Odzysk energii zero, ale jeżeli zaczniemy zbliżać się do samochodu przed nami, to samochód, to Niro zacznie odzyskiwać energię lub możemy po prostu wymusić siłę odzysku. Zobaczcie, wjeżdżamy w teren zabudowany, rekuperacja poziom pierwszy. Wystarczy. I hamujemy w tej chwili tylko silnikiem elektrycznym, energię odzyskujemy, ładujemy akumulator i nie używamy układu hamulcowego. Same plusy. Dzięki temu mamy energię w baterii, żeby teraz jechać na silniku elektrycznym. A spalanie spada. Muszę powiedzieć, że ta rekuperacja i te łopatki przy kierownicy to jest coś, czego bardzo brakuje mi w Sportage'u w hybrydzie. Ale myślę, że to jest właśnie wytłumaczenie na pytanie dlaczego. Odpowiedzią jest to, że w Niro łopatki są, bo jest to auto, które od zera, od podstaw stworzone jest pod rozwiązania nisko i zeroemisyjne. Jeszcze raz, lewa łopatka zwiększa siłę odzysku, przez przytrzymanie hamujemy do zatrzymania, tylko i wyłącznie wykorzystując do tego silnik elektryczny i odzyskujemy energię do ładowania akumulatora. Prawa łopatka zmniejsza siłę odzysku lub przez przytrzymanie włączamy lub wyłączamy tryb automatyczny, czyli on sam będzie dostosowywał prędkość do samochodu. Może inaczej, nie będzie dostosował prędkości, a będzie hamował adekwatnie do sytuacji na drodze, czyli po prostu widząc, że auto przed nami zwalnia, on zacznie wytracać prędkość i ładować akumulator. Cicho, wygodnie, pewnie, wygodne fotele. Zobaczcie na zarządzanie energią. Zwróćcie uwagę, że to przełączanie między napędami, między silnikiem elektrycznym, między silnikiem spalinowym odbywa się praktycznie niezauważalnie. Gdyby nie ten wyświetlacz, to naprawdę, uwierzcie mi, ciężko byłoby wyczuć, kiedy który napęd pracuje, kiedy jedziemy na elektryku, kiedy wyłącza się silnik spalinowy. Zobaczcie, lewa łopatka przez przytrzymanie. Wytracamy prędkość. Oczywiście trzeba się do tego przyzwyczaić, to wytracanie prędkości, jakby to hamowanie silnikiem nie jest tak efektywne jak w elektryku. No głównie dlatego, że mamy tutaj mniejszy silnik elektryczny, który ma mniejszą moc niż w samochodzie elektrycznym, ale naprawdę da się ten samochód wyhamować przy użyciu tylko łopatek. O, zobaczcie. Lewa łopatka przez przytrzymanie. Możemy jechać.
Przypominam, że jest to wersja na felgach 18, czyli na 16, czyli oponach trochę węższych. Myślę, że to spalanie jeszcze z pół litra byłoby niższe. Jak na razie mamy 5,2, dystans 30 km dokładnie. Tutaj sobie skręcimy, zjedziemy. Zobaczcie, wiem, że będę tutaj skręcał, lewa łopatka przez przytrzymanie. Nawet nie było potrzeby dohamować. Krótki kawałek po bruku. Trochę nas wytrząsło na tym bruku, ale pomimo felg 18 nie było jakiegoś dyskomfortu. Prowadzenie, czuć osiemnastki, to zawieszenie przez te osiemnastki jest sztywniejsze, jest głośniejsze, te wyboje czuć zdecydowanie bardziej, no ale coś za coś, dzięki temu czujemy też samochód i czujemy drogę. Wjeżdżamy w teren zabudowany, 30, wytraćmy prędkość i ładujemy akumulator. To jest właśnie fajne w hybrydzie, że tutaj jesteśmy naprawdę w stanie dużo energii odzyskać i później wykorzystać do podtrzymywania prędkości, czy do przyspieszania, czy do spokojnej jazdy na silniku elektrycznym. Trochę to jest kwestia przyzwyczajenia i wyczucia gazu. Zobaczcie, w tej chwili jedziemy sobie delikatnie dodaję gazu, jedziemy tylko na silniku elektrycznym, ale dodam tylko trochę mocniej gazu i dołącza się silnik spalinowy. Cały czas elektryk. Garb, lewa łopatka przez przytrzymanie, bezszelestny przejazd i z powrotem dodajemy gazu, dwa silniki równolegle. Asystent pasa ruchu. Jesteśmy prawie w połowie. Spalanie 4,9. Dystans 43 km. Tu mamy head-upa. Czy go widać na kamerze? Mam nadzieję, że tak. I wszystkie informacje w nim zawarte. Tutaj piękne widoki dookoła. Łopatka, przytrzymanie, dohamowanie. Poziom naładowania akumulatora cały czas w okolicach połowy.
tutaj robimy nawrotkę. Informacje z czujników, kamera, dynamiczne linie, a tu na dole widać zderzak i cyk elektryk. Zjazd z górki, lewa łopatka przez przytrzymanie, dohamowanie, tak żeby nie rozpędzić się za bardzo. Włączyliśmy się do ruchu tutaj wszystkim kijem i Sportage. Wystarczająco dynamicznie. Czuć moment obrotowy 265 Nm. Dostępny praktycznie od razu, to naprawdę pozwala na dynamiczną jazdę. Problem może być przy prędkościach powyżej prędkości autostradowych, więc podejrzewam, że nie jest to samochód stworzony do jazdy po niemieckich autostradach bez ograniczeń prędkości. Czy może nie jest stworzony, tylko raczej nie będziemy bić tam rekordów prędkości. Za to w mieście i w takiej jeździe pozamiejskiej myślę, że potrafi być naprawdę oszczędny. Na razie mamy dystans 48 km, spalanie 4,8. Czuć, że są osiemnastki, ale nie jest to w żadnym stopniu uciążliwe. Chociaż szczerze mówiąc, ja wiem, że na osiemnastkach ten samochód zupełnie inaczej wygląda, ale do takiej jazdy miejskiej zdecydowanie szesnastki. Trudniej tą oponę i felgę po prostu uszkodzić. Mamy garb, lewa łopatka przez przytrzymanie, wytracenie prędkości bez użycia hamulca. Jeszcze coś niecoś odzyskaliśmy energii. Zobaczcie, cały czas akumulator w okolicach połowy. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że ten samochód pozbawiony jest biegu wstecznego. Tutaj bieg wsteczny realizowany jest za sprawą silnika elektrycznego, więc on zawsze musi sobie zostawić jakiś tam poziom energii w akumulatorze, żeby w razie zaskoczenia móc wycofać. Zaskoczenia przez kierowcę, czyli że po prostu się zatrzymamy, wrzucimy wsteczny, więc zawsze musi zostać jakiś tam poziom energii. No i druga sprawa, dlaczego? No dlatego, żeby mieć moment obrotowy, bo ten moment obrotowy 265 Nm to jest może nie suma, bo to się tak nie do końca sumuje, ale to jest no suma dwóch silników, czyli silnika elektrycznego i silnika spalinowego.
wysokie obroty, było czuć uślizg, aż systemy kontroli trakcji zareagowały. Lewa łopatka przez przytrzymanie, odzyskujemy energię i wytracamy prędkość. Zegary czytelne. Wyświetlacz w każdym samochodzie z fabryczną nawigacją, przynajmniej kij, dobra rozdzielczość, połączenie dwóch fizycznych pokręteł, tudzież przycisków i dotykowych przycisków i naprawdę można się do tego przyzwyczaić. Cyfrowe zegary i teraz tryb dynamiczny. Czyli tutaj mamy tą najbardziej taką kolorową grafikę. Ona się zmienia zależnie od pory dnia, pory roku, pogody za oknem i tak dalej. Co ona jest taka, bym powiedział, najciekawsza, najnowocześniejsza. No wiadomo, mamy również tradycyjne wskazówki, czy wskazówki, które znamy po prostu z trybu sport, jeśli mamy połączone to z trybem jazdy. Ale możemy zostawić dynamiczne. Chociaż tutaj nam się nie wyświetla nigdzie przepływ energii, ale możemy go sobie tutaj włączyć. Nawet tak. Zobaczcie, mamy to 93 km, spalanie 4,5, czas jazdy godzina 26. Co myślicie? Dużo? Mało? Ja spodziewałem się, że spali więcej. A biorąc pod uwagę, że mamy tutaj egzemplarz na felgach 18, czyli jeżeli 16 by założyć, to podejrzewam, że spokojnie od tego spalania można byłoby jeszcze pół litra odjąć. Co myślicie? Dużo, mało? Dajcie znać. Zapraszam do dyskusji. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. I do zobaczenia przy następnym filmie. Trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.